Dzień dobry, witam Państwa. Ci z Państwa, którzy śledzą nasz kanał, już pewnie wiedzą, Tomasz Kalko w firmie Blachy Pruszyński zajmuje się wprowadzaniem nowych produktów, aczkolwiek to zawsze jest praca zespołowa. Robimy to drużyną, uczestniczy w tym właściciel firmy. Jestem też odpowiedzialny za dział szkoleń. Dzisiaj opowiemy Państwu o produkcie dość nietypowym i nowoczesnym, i nowym jednocześnie, czyli blachodachówce Płaskiej Plus. Od kilku lat mamy modę na produkty płaskie, klienci szukają produktów płaskich i to jest między innymi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. W związku z tym, że jest to blachodachówka dość nietypowa, czyli jest to blachodachówka jednomodułowa, jest to blachodachówka, do której jest troszkę inny system montażu, jak zwykle będziemy potrzebowali wsparcia. Tym wsparciem będzie dzisiaj nasz partner biznesowy, szkoleniowiec, który wielokrotnie już uczestniczył w naszych szkoleniach i oczywiście dekarz, wiceprezes polskiego oddziału, białostockiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Ale jak na tego typu doświadczenie, na tą wiedzę, moim zdaniem cały czas jeszcze człowiek bardzo młody, aczkolwiek to jest zawsze rzecz względna, ale 32 lata, jak na ten poziom wiedzy, na ten poziom doświadczenia dekarskiego, to jest rzeczywiście bardzo niewiele. Mariusz Gieros. Mariusz, zapraszam Cię bardzo serdecznie tutaj. Cześć Mariusz. Nie przesadziłem z tymi komplementami. Może troszkę, ale powiedzmy, że to sama prawda. No wiem, ciężko się takie rzeczy mówi o sobie, ale Mariusz, no prawda jest taka, że jesteś człowiekiem 32 lata, dobrze pamiętam? Tak. To przy tym poziomie doświadczenia, który ty masz, a ja obserwuję was, obserwuję różne ekipy monterskie, to też nie przypadek, że jesteście tutaj. Prawdopodobnie jest to wynik też pracy oddziału białostockiego. Myślę, że to jest też bardzo taki element, który... Tak, który na pewno wpłynął na moją karierę zawodową. Myślę, że pogadamy o tym chyba w następnym filmie. Ja ci tego nie odpuszczę. Tak, przejdźmy do... Tak, ale obiecuję, że wrócimy do tego tematu, okay. Bo powiem ci, że bardzo mnie interesuje i oddział białostocki, i to, że no, nie jesteś pierwszą osobą, która jakby, z której usług w pewnym sensie korzystamy i to nie jest przypadek, bo te dwa oddziały, bydgoski, białostocki, no, jest jeszcze kilka bardzo aktywnych, ale akurat tutaj znaleźliśmy was, bardzo ciekawe osoby z bardzo dużym doświadczeniem. Mariusz, produkt. Przejdźmy chwilę do produktu. Co jest ważne w tym produkcie? Powiedz mi, co jest istotne, jeżeli chcielibyśmy w ogóle podejść do montażu blachodachówki jednomodułowej, a szczególnie jednomodułowej płaskiej? Najbardziej istotnym elementem jest przygotowanie płaszczyzny połaci. Ponieważ... Czyli znowu nie to, co związane z samym montażem, tylko znowu to, co z, tak, jakby z tak, przygotowaniem dachu. Dokładnie tak? Tak. Przygotowanie jest najważniejsze. Musimy pamiętać, że ta połać musi być idealnie prosta. Ale co to znaczy idealnie? No bo to idealnie prosta, to rozumiem, że jak są jakieś nierówności, no bo to jest budownictwo, no kurczę, 4 centymetry to jest prosta połać, czy... Nie, no to już jest za duży margines błędu. Aha. Rozmawiamy tutaj o milimetrach, ponieważ jest to bardzo dokładny produkt i wszelkie krzywizny od razu zostaną zauważone po jego zamontowaniu. Czyli rozumiem, że musimy mieć idealnie równą konstrukcję, tak? Dokładnie tak, oraz idealnie równo wymierzone łacenie na całej połaci dachowej. Czyli nie ma tutaj odstępstw, tak? Musimy to mieć super, super dobrze rozmierzone. Czyli rozumiem, że ta odległość tutaj musi być rozmierzona właściwie nawet co do milimetra. To nie jest co do milimetrów, tylko co do milimetra, Co do milimetra, tak, ponieważ produkt, jak widać, wchodzi w płaszczyznę między łatami. Czyli najważniejsze dwie krawędzie, ta i ta do schodząca w dół. Czyli rozumiem, że tak, większość produktów, które pokazywaliśmy i właściwie wszystkie inne oprócz blachodachówek jednomodułowych są montowane na łacie. Tak. Natomiast ten produkt nie jest montowany na łacie, tylko de facto jest spuszczany z łaty i czoło rynny jest punktem montażu, tak? Dokładnie. Jest montowany od czoła,
dzięki czemu też mniej widać wkręty na całej połaci dachowej. Prawda? I to między innymi z tego wynika to, że ta, że przy tej blachodachówce to wyrównanie musi być tak idealne? Tak, jest to istotnym elementem, dokładnie. Ale to wynika z tego, że to jest jednomodułówka, czy bardziej z tego, że to jest płaski produkt? I z tego, prawda? Raz, że każdy moduł jest oddzielnie położony, więc on jest, nie jest powtarzalny, tak jak w przypadku blachodachówek układanych wzdłuż. Więc przygotowanie połaci ma bardzo duży wpływ. Te linie muszą być zachowane, poziom płaszczyzny łat musi być również równy, ponieważ istotne są te kanty. No dobra, a gdzie jest taka granica? Czyli mamy więźbę. Załóżmy, że wykonawca wchodzi na dach, inwestor ma nową więźbę. No jest przekonany, że jak ma nową więźbę, no to nowa więźba no, musi być idealna. Wiem z praktyki, przede wszystkim że... taką więźbę trzeba odebrać, prawda? Jeżeli rozmawiam z klientem o takim dachu, to staram się nawet sprzedać swoją usługę budowania tej więźby dachowej, ponieważ wiem, że przygotuję sobie idealnie tak, jak potrzeba do danego pokrycia, prawda? No dobrze. Proszę Państwa, będziemy nagrywali dwa filmy na temat blachodachówki Płaska Plus. Na drugim filmie trochę porozmawiamy z Mariuszem o jego karierze, ponieważ Mariusz jest i dekarzem, i cieślą jednocześnie. I to jest też dla mnie, nie ukrywam, niesamowite, jak wiele można osiągnąć w tak młodym wieku. Mariusz, powiedz mi, gdzie jest taka granica? Czyli przy jakich nierównościach już nie powinniśmy myśleć o w ogóle produktach płaskich, czyli o rąbku, o karo, płaskiej plus. Gdzie jest ta granica nierówności? Bo to jest zaskakujące, bo na budowie... Okej, przyjmujemy, no, że mamy już wykonaną więźbę, tak, prawda? Nawet może być na niej deskowanie, czyli jakby nie mamy już wielkiego wpływu na poprawę tego, co zostało zrobione. Tak. Po prostu musimy to odebrać lub wejść na to, co po prostu otrzymujemy od klienta. Jedynym elementem, który możemy poziomować, są łaty. Czyli jeżeli sprawdzimy równość dachu i się okaże, że jakieś nierówności przekraczają poziom 2 cm, to już nie powinniśmy myśleć o produktach płaskich, tak? Dokładnie tak. No, należy przemyśleć inne rozwiązania. Natomiast jeżeli łapiemy się w tych ramach rozsądku poziomowania tego na płaszczyźnie połaci, mamy dostępne bardzo dobre produkty, które są sprawdzone i trwałe przede wszystkim, bo można też stosować kliny drewniane pod łaty, prawda? Znaczy to w ogóle mówi się klinowanie dachu, tak. Znaczy wyrównywanie to jest klinowanie. Rozumiem, że wtedy się wkłada tutaj dwa kliny, się przekręca, to tymi klinami się łapie tak, poziom. Tak, polega to na podłożeniu klina pod łatę, prawda? Jeżeli zastosujemy klin drewniany, no niestety może on pęknąć przy przykręcaniu wkręta, może później wypaść. Czy ja dobrze rozumiem, że ty nie rekomendujesz klina drewnianego? Nie, używam raczej klinów gotowych, systemowych, plastikowych. A czemu nie drewniany? No bo drewniany właściwie jest standardem. Jak się patrzy na rynek, no to na dobrą sprawę, no samo słowo podklinowanie, Mariusz. Po prostu ma swoje minusy. Aha. Po pewnym czasie potrafi się to drewno zeschnąć. Nie zawsze jakby jesteśmy pewni, z jakiego elementu drzewa robimy tego klina. Przeważnie robimy je z tego, co mamy dostępne po prostu na budowie, czyli więc rozumiem, nie zawsze jest to super. Zdarza się coś takiego, że jak podklinujemy, przebijemy później, ten klin jest dość małym elementem, tak, jak przebijemy, to on pęka i... Dobra. Potrafi czyli... wypaść, tak. Okej, i ty stosujesz, rozumiem, inny system klinowania, lepszy niż zwykłe kliny drewniane, tak? No dokładnie, na pewno pewniejszy. Po pierwsze, jeżeli mamy połać do poziomowania, stosujemy takie wkręty. Są one dostępne o różnej długości. Pozwalają one na bardzo szybkie wypoziomowanie i ustawienie łaty już w tym momencie, do którego potrzebujemy ją unieść. Poczekaj, może pokażmy to do kamery. Czyli ten wkręt, on tutaj ma normalny gwint, natomiast tutaj ma taką strefę, w której łata nam się blokuje. Tak. Czyli ten wkręt się najpierw wkręca, tak, a później przy wykręcaniu on już będzie trzymał nam łatę. Tak, pilnuje się w drewnie i unosi łatę do momentu, który sobie ustalimy. I rozumiem, że wtedy tak, pod taką łatę przy tym wkręcie... Podkładamy tego typu elementy, które trzymasz. Tak. Pokażmy je może do kamery, tak żeby... Czy to jest przypadek, że one mają jakieś różne kolory, czy... Dokładnie. Każdy wymiar klina ma swój kolor, co też ułatwia pracę i przyspiesza bardzo w trakcie poziomowania całej połaci. No dobra, czyli ja jako... No, staram się tutaj przyjmować pozycję
kogoś, kto inwestora, kogoś, kto się uczy. Czyli rozumiem, że w momencie, kiedy mamy dach nieidealnie wyrównany, wyrównujemy go raczej nie klinami drewnianymi. Tak. Jeżeli te nierówności są większe niż 2 centymetry, raczej mocno zastanawiamy się, czy w ogóle... Czy zastosować te pokrycie, bo ono jest bardzo wymagające, jeśli chodzi o przygotowanie i no później też samą obróbkę, o czym sobie powiemy. Pewnie to będzie truizm, ale i mówimy to w kilku filmach już, ale jeżeli wybieracie Państwo ekipy monterskie, jeżeli myślicie Państwo o produktach premium, no to znowu wraca ten sam temat. Warto wybierać dobre ekipy, które robią dobrze to, co robią. Bo rzeczywiście jako laik, jak ja patrzę na więźbę, to jak ta więźba leży, no każda wygląda dobrze. A później się okazuje, że ostatnio mieliśmy taki przypadek, że nierówności na nowej więźbie dochodziły do kilkunastu centymetrów. Klient miał problem z położeniem tego produktu, no nie dało się go po prostu wyklinować. Tak, okej. Okay. Wróćmy może do samego produktu. Więźby i temat drewna zostawimy sobie na inny film. Ja mam przygotowany jeden arkusz. Ja może ten arkusz wezmę i omówimy może sam produkt jako taki. Czyli tak wygląda nasz element produkcyjny. Tak. Jest to jednomodułowa blachodachówka, jak widać. Bardzo dokładnie wykonana. W porównaniu do konkurencji naprawdę jest produktem mega dokładnym. Chodzi tutaj o spasowania, o to, jak ono wygląda po zamontowaniu, że nie ma żadnych refleksów na tych płaskich częściach. Zauważmy, że tu jest płaska część, jest tylko przeprofilowanie, prawda, co pewną odległość. Zauważmy też to przeprofilowanie, prawda? A do czego? No właśnie, o to też cię chciałem zapytać, bo mamy tutaj tych przeprofilowań więcej niż to, co tutaj. Z czego to wynika? Spójrzmy na połać. Ona jest ułożona tymi przetłoczeniami. Tak, nie zasłaniali, może. Linia w linię, prawda? To przetłoczenie, o którym ty mówisz, czyli to środkowe na środku płaszczyzny tego jednego wytłoczenia, daje nam możliwość ustawienia tego modułu na mijankę, tak zwaną. Czyli niesymetrycznie. Tak, dokładnie. No dobra, pozwolimy sobie włożyć panel na swoje miejsce i ustawimy go w zupełnie innej pozycji niż te wszystkie, prawda? Te minięcia wtedy są w idealnej pozycji. Czyli rozumiem, że mamy dwa rodzaje montażu. To, co zastosowałeś na górze. Tak. Czyli standardowy montaż symetryczny, ale profil jest przygotowany też do montażu niesymetrycznego. Z przesunięciem o połowę danego wytłoczenia, prawda? Okej. Okay. Tutaj są jeszcze dodatkowe rynienki odpływowe. Czyli jedna rynienka jest rynienką, gdzie się zamyka ten profil. Jest jeszcze rynienka odpływowa. Tutaj w ogóle jest takie przetłoczenie, które tak, usztywnia jeszcze ten profil. Ta druga rynienka chroni nas przed tymi zawiewami z deszczu. To jest taki rowek kapilarny też, prawda? Kiedy coś tam się dostanie, zawsze jeszcze chroni nasz to miejsce przed dostaniem się wody do warstwy wstępnego krycia. Dobrze. Mariusz, okap. Ja nie ukrywam, że mam z wami trochę problem w tym sensie, że ja już któregoś z was, w momencie, kiedy wy przygotowujecie te modele, nagrywamy te filmy, proszę o to, żeby przygotować mi na którymś z modeli rynnę na hakach doczołowych, ponieważ ona na wielu rynkach jest standardem. I ty mi odmówiłeś tego. Znaczy, jak rozmawialiśmy o tym, powiedziałeś mi, że absolutnie tego profila nie zamontowałbyś na hakach doczołowych, że nie chcesz, że to tak, powinno być zamontowane jednak na haku nakrokwiowym. Powiedz mi dlaczego, pomimo jakby no, moich jednak próśb, jakby sugestii, uparłeś się przy tym haku nakrokwiowym. Głównie jest tutaj kwestia wentylacji dachu. Chcemy uniknąć problemu, to robimy po prostu tak, żeby on nie powstał. Mhm. Zobaczmy, że pierwszy moduł blachy jest montowany do pasa nadrynnowego. Też trzeba powiedzieć o tym, że pas nadrynnowy... Poczekaj, bo to może być bardzo ważna informacja dla naszych widzów. Mhm. Czyli w tym wypadku pierwszego wkręta nie przykręcamy do pierwszej do samej łaty, dokładnie. Tylko do pasa nadrynnowego, który w tym wypadku stanowi element konstrukcyjny. Dokładnie czyli stanowi tak, czyli musi być też dobrze zamontowany odpowiednią ilością wkrętów. Okej, czyli tego nie widzimy, no bo tutaj mamy jeden wkręt, ale rozumiem, że te wkręty są gęsto wkręcone, tak? Tak. Dlaczego hak gięty i dlaczego montujemy pierwszy panel akurat do pasa nadrynnowego, a nie łaty? Zobaczysz, że on jest odsunięty. On jest odsunięty dlatego, że użyłem tego haka. On ma pewien pion zejścia swój, żeby rynna była w dobrej pozycji, prawda? Dlatego muszę odsunąć pas, żeby móc przykręcić odpowiednio moduł. A co by było, gdyby... użyłem tego haka dlatego, żeby zrobić odpowiednią wentylację. Zobaczmy, że przy tym pasie nadrynnowym, jaki by nie był,
powiedzmy, że jest dłuższy, krótszy, prawda, to jakby zależy od kąta nachylenia dachu. Pas przedni zawsze jest montowany z przodu, prawda? Okej, czyli rozumiem, że gdybyśmy nie wyprowadzali membrany na łaty, czego rzeczywiście nie zalecamy, to gdybyśmy zastosowali tutaj haki doczołowe, to tak, raz rynna by wisiała za nisko, tak? Dokładnie tak, ponieważ rynna musiałaby się zmieścić na desce czołowej. No, ale wentylację dałoby się zrobić, no bo zrobilibyśmy, sprowadzilibyśmy stąd kapinos do rynny, ten element spuścilibyśmy trochę wyżej, on by nam wszedł no, praktycznie w połowie rynny, ale mielibyśmy przestrzeń wentylacyjną, tak czy siak. Ta przestrzeń byłaby za mała, ponieważ hak doczołowy ma ograniczony odstęp od deski czołowej. Mhm. Nie jest to 200 cm na metrze. Zwłaszcza, że stosujemy siatkę okapu przed różnymi owadami i zwierzątkami, które lubią się dostawać na te nasze pod te nasze pokrycia. Więc ta siatka też ogranicza ten wlot, prawda? Mamy wyższą kontrłatę, odpowiednią sztywną siatkę. Stosujemy ten hak, bo jest bezpiecznie. Przykładowo nie da tutaj się zrobić wlotu nad pasem nad rynnowym. Ja mam nadzieję, że jak będziemy pokazywali blachodachówki cięte na wymiar, to w końcu ktoś mi zrobi ten hak do czołowy, z którymś z tak, was. Tak, na pewno znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, ale nie do tego pokrycia. Jakby. Okay. Tutaj myślę, że należy stosować to rozwiązanie. Jest ono na pewno pewniejsze i bezpieczne przede wszystkim i będzie wieloletnio funkcjonowało tak, jak powinno, prawda? No dobra, ja cię chciałem zapytać jeszcze o wiatrownicę, bo jak przyszedłem dzisiaj do tego modelu, ponieważ ty go wykonywałeś w dniu wczorajszym, ja byłem pewny, że ten element jest niewykończony. No, okazuje się, że jest wykończony. Czy ty mógłbyś nam coś odpowiedzieć o tych wiatrownicach? Bo i ta jest bardzo nietypowa, tamta też, nie ukrywam, że no, to nie jest standardowy element. Taki jak przy blachodachówkach tak, tradycyjnych występuje, tak. No to rozwiązanie po pierwsze jest bardziej pracochłonne, i ma jakby ma na celu wyglądać dużo lepiej niż tradycyjna obróbka wiatrowa, prawda? Po pierwsze musi to być odpowiednio tu pozaginane, żeby funkcjonowało. Dokładnie jak to się wykonuje pokażemy na następnym filmie. Tamto rozwiązanie natomiast też jest rozwiązaniem do wiatrówki, ale nie tylko. Można je stosować, kiedy na przykład połaź dachowa dochodzi do attyki jakiejś, do komina, do okna dachowego. Także ono jest dosyć uniwersalne. I naprawdę warto będzie je zobaczyć na następnym filmie. No dobra, a taki system, nie wiem, z tym postawionym elementem, z taką klasyczną rynienką odpływową, on jest tu możliwy do wykonania, czy...? Tak, jest, ale wymaga zupełnie innego przygotowania. Myślę, że przygotujemy też takie rozwiązanie, żeby można było jakby sobie obejrzeć, które będzie dopasowywało się do danego dachu, prawda? Bo nie do każdego dachu zrobimy wszędzie takie same rozwiązania. Tak? No dobra, powiedz mi, co tu jest jeszcze ważne, bo tak, będziemy pokazywali w następnym filmie sam montaż tego, czyli będziemy pokazywali, jak wyprofilować to. To też uwaga troszkę do Państwa i zaproszenie. Jeżeli to jest pierwszy film, który Państwo oglądacie, to w poprzednich filmach pokazywaliśmy dużo już rozwiązań. Warto cofnąć się do poprzednich filmów, ponieważ bardzo staramy się, żeby te filmy nie były filmami reklamowymi. Oczywiście chcemy pokazać zalety swoich produktów, ale też bardzo staramy się to zrobić mądrze, dodając jednak wiedzę, rzetelną informację i montażową, i dekarską. Bardzo się staramy, żeby te filmy nie były propagandowe, żeby one były wartościowe dla Państwa. Cofnijcie się Państwo odrobinę. W każdym filmie staramy się przekazać cenne informacje. No dobrze, to Mariusz, co jeszcze tutaj na tym produkcie jest ważne? Na pewno sposób montażu. Montujemy ten produkt od góry. Czyli rozumiem, że zaczynamy od tego elementu, takiego jak nam wyjdzie jakby po obmiarze, tak? Dokładnie zaczynamy od przedostatniego modułu. Czyli a ty jesteś dyplomatyczny, czyli rozumiem, że nie od tego elementu, tylko tak. Od tego. No dobra. Dziękuję ci oczywiście za tą dyplomację. Czyli okej, nie od tego elementu, tylko od tego, czyli od pierwszego pełnego panela, dokładnie. Tak? Pozwala to nam na wykonanie kalenicy z odpowiednim dojściem do niej, bo montując produkt od góry, po pierwsze jest najwygodniej go montować od góry, po drugie nie chodzimy po już zamontowanej części dachu, więc nie niszczymy tego, co zrobiliśmy. Mhm. To jest bardzo ważne. Następnym bardzo istotnym... Poczekaj, i rozumiem, że na to już montujemy kalenicę, tak? Tak, no wystawka nam nie pozwalała na to, żeby ją zrobić, ale myślę, że przedstawimy dokładnie rozwiązanie również w przyszłych filmach.
Montujemy na ostatni, ten docinany już panel, listwę wentylacyjną. No dobra, bardzo dziękuję ci, że wyciągasz ten temat, bo nie ukrywam, że to jest coś, co... O czym trzeba powiedzieć. Może to skierujmy bezpośrednio nawet do państwa. Proszę państwa, produkty płaskie, takie jak regle, blachodachówka płaska plus, rąbek, blachodachówka karo. Przy tych wszystkich produktach niezbędna jest listwa kalenicowa wentylowana. To jest bardzo ważne. Ta listwa ma przestrzenie wentylacyjne pozwalające wypuścić powietrze. Mariusz, może ty potrzymaj, ja wytłumaczę trochę, o co chodzi. Gdyby zastosować tutaj obróbkę szczytową bez tej listwy wentylacyjnej, no to jedyna opcja to by było położyć blachę płaską bezpośrednio na szczycie. I to niestety zablokowałoby wyjście powietrza. Więc przy tych wszystkich produktach płaskich jedyną opcją jest pamiętać o tej listwie wentylacyjnej. To jest tego typu element. W przypadku rąbka jest dostępny w dwóch rodzajach, czyli takich i przeciętych co 50 cm. Do takich produktów jak płaska plus, no raczej używa się tego elementu dwumetrowego. Więc proszę o tym bardzo pamiętać, bo to czasem w zamówieniach gdzieś ginie. My nie wiemy, czy firma handlowa ma to na magazynie, czy nie. Więc przy zamówieniach wszystkich produktów płaskich niezbędna jest ta listwa wentylacyjna. No dobra, ja tą listwę odłożę i omówimy jeszcze następne jakieś niuanse. Tak, myślę, że kolejnym punktem, który trzeba omówić, jest stosowanie połączeń. Ponieważ owszem, można ją ułożyć jedna nad drugą, ale robienie asymetrycznych łączeń modułów, czyli rozsuwanie ich między tymi wytłoczeniami, oczywiście w określonych odległościach, czyli albo o połowę, jeżeli mamy krycie z przesunięciem, albo linia w linię, przykładowo startujemy z jednego, później z następnego. Czyli rozumiem, że nie kładzie się po prostu pierwszego panela, tak, tylko każde połączenie musi być przesunięte, tak, co najmniej. Każdy pierwszy panel należy od razu ścinać, dopasowywać przy wiatrownicy tak, aby następne miały odpowiednie przesunięcie. Wtedy będzie dużo mniej dostrzegane połączenie tych paneli i cała nasza połać będzie wyglądała o wiele lepiej. Okej, czyli rozumiem, że fizycznie to wygląda tak, że stoisz na łatach, podkładasz, tak jak myśmy to podkładali, tak jak podkładaliśmy przed chwilą. Zastosowałeś wkręty Torx. Czy to jest jedyny wkręt, który można zastosować? Bo te wkręty Torx no, też są nowe na rynku. Można też stosować standardowe wkręty farmerskie, ale po prostu Torx wygląda estetyczniej, prawda? Jeżeli ten dach jest widoczny, budynek jest niski, kąt jest dosyć wysoki, o wiele lepiej wyglądają wkręty na Torx, a jeżeli ten dach jest bardzo wysoko, budynek ma kilka kondygnacji, no to oczywiście można stosować zwykły wkręt farmerski. On też będzie szczelny, tak naprawdę. No tak, szczegółów już nie będzie widać, jasne. Czyli rozumiem, jak budynek jest wysoki, to nie ma specjalnego znaczenia. Natomiast jeżeli budynek nam schodzi do parteru, widzimy dach jak z wysokości. Tak, to zupełnie estetycznie jest zastosować wkręty metra, no to zdecydowanie lepsze, ładniej wyglądają Torxy. No dobrze, czy jest coś jeszcze, co w tym produkcie jest jakieś istotne w sensie montażu, w sensie kolejności? Montujemy go liniami, prawda? Czyli montujemy go od góry schodząc każdym jedną linią. No wtedy nie chodzimy po nim, o tym już mówiliśmy. Sam montaż, jeżeli oczywiście jest wszystko przygotowane, nie jest trudny, prawda? Ilość wkręconych wkrętów, jeżeli zrobimy te łączenia na mijankę, niestety one nie będą takie w linie jakby od dołu widoczne. Może to też jest plusem, bo nie będą mniej zauważalne, prawda? Mariusz, ja może nie będę tam biegał jeszcze, ale omówiliśmy okap i przy okapie zapomniałem cię o to zapytać. Ty przegiąłeś tam hak na krokwiowy. Tak. Wytłumacz mi, z czego wynika to przegięcie, bo ono jakby tylko przy tym produkcie występuje. Dlaczego ono jest niezbędne? Bo to nie jest przypadkowy element tutaj. Tak, w zależności od rodzaju haka. Haki mamy o różnych długościach. Ja go tutaj wygiąłem na końcu tej drugiej łaty, do której jest mocowany, dlatego że blachodachówka ma pewne położenie. Ona wchodzi między łaty i ten kąt, po którym wchodzi, niestety by czepiał mi końcówkę haka. No pewnie byłoby to widać, jakieś takie odkształcenie od dołu. Dlatego został przegięty. No nie jest to jakby czymś mega trudnym do wykonania, tak? Ale warto to zrobić, żeby nie mieć problemów przykładowo przy dociskaniu i dokręcaniu tego pierwszego modułu. Później nie będziemy musieli wymieniać tych blach i niszczyć ich. Tak? Czyli rozumiem, że gdybyś go nie wygiął, to on by nam tutaj wypierał tą blachodachówkę, tak? Tak, dokładnie. Bardzo możliwe, że powstałyby przetłoczenia przy przykręcaniu zwłaszcza, no bo jeżeli... No i mogłyby powstać takie widoczne
wypuklenia na tych płaskich częściach. No dobra, to spróbujmy to podsumować. Chyba, że jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze ważnego, co z takich rzeczy bazowych, strategicznych, co jest istotne? Myślę, że na tym etapie możemy podsumować to pokrycie. Istotną rzeczą, w zasadzie najbardziej istotną jest po prostu wykonanie w miarę równo całej połacie. W zasadzie nie w miarę, a idealnie równo. Czyli rozumiem tak, idealnie wypoziomowana więźba. Tak. Nie wiem, czy mogę już teraz użyć tego słowa wyklinowana, bo rozumiem, że raczej nie wyklinowana, tylko po prostu wyrównana. Tak. Zaczynamy od pierwszego pełnego panela, później dokręcamy następny. Pamiętamy o listwie wentylacyjnej. Mhm. Pamiętamy, że nie zaczynamy wszystkich arkuszy na początku takiej rzędzie samej długości, tylko je przycinamy tak, żebyśmy zaczynali różnymi długościami. Montujemy od czoła. Jeżeli budynek jest niski, raczej wkręty Torx. Mamy dwa rodzaje wykończeń, czyli mamy to rodzaje wykończenie symetryczne i tak jak tam na tym jednym panelu pokazaliśmy to wykończenie niesymetryczne. Znowu te wasze haki nakrokwiowe. Tak, ale to rozumiem, bardzo istotny punkt, ale raczej zalecalibyśmy robienie tego na haku giętym. Jest on na pewno rozwiązaniem lepszym, jeśli chodzi o wentylację połaci. I rozumiem, że w następnym filmie pokażemy dokładnie, jak się wygina te panele, jak wykończyć, jak zrobić to wykończenie wiatrownicy, tak jak tutaj zostało zrobione, bo to rzeczywiście jest bardzo ładne, jak zrobić to w takiej wersji, jak mamy tam. I część rzeczy w ogóle jeszcze pokażemy, jak będziemy pokazywali blachodachówkę regle, bo system montażu jest bardzo system podobny. System montażu jest identyczny, natomiast no, są to również zupełnie inne pokrycia. No dobra, to chyba na dzisiaj nam starczy. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękujemy za obecność Państwa. Będziemy nagrywali jeszcze film dotyczący tej blachodachówki Płaska Plus. Nagramy jeszcze film dotyczący blachodachówki Regle. Oczywiście otwieramy trochę ten kanał, więc będziemy nagrywali różne rzeczy, które zakładamy, że powinny być istotne z punktu widzenia rzemieślnika, z punktu widzenia inwestora, z punktu widzenia obsługi też klienta, z punktu widzenia firm handlowych. W momencie, kiedy ten film się skończy, to proszę jeszcze nie wyłączać, dlatego że będziecie mogli Państwo jeszcze na końcu zobaczyć kilka inwestycji, czyli takich fizycznych realizacji, gdzie jest zamontowana blachodachówka płaska plus kilka detali z tych dachów. I zapraszamy Państwa na następne filmy. Mariusz, ja już Ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że się zobaczymy tak ponownie. To co, trzymaj się i Państwu też już bardzo gorąco dziękujemy.